sam sposób, jak montowaliśmy koralik na szczycie kółeczka, można montować różnego rodzaju zapięcia, metalowe kółeczko, które będzie potrzebne do montażu zapięcia, na przykład naszyjnika czy bransoletki. I ja tutaj pokażę, jak właśnie zamiast zapięcia wzięłam sobie agrafkę i tą agrafkę umocuję na szczycie kółeczka. W taki sam sposób, jak mocowałam pierwszy koralik. Dobrze, bierzemy to nasze niby zapięcie, czy tam samo takie kółeczko możemy mieć do montażu biżuterii, ale w tej chwili ja mam agrafkę i tą agrafkę sobie tak samo jak robiłam z koralikiem. Przekładam szydełko, łapię nitkę z pętelki, wyciągam małą pętelkę, przekładam czułemko, zaciągam tutaj nitkę i kontynuuję robienie słupków. Teraz zaciągam kółeczko. Tak. I nasze zapięcie, powiedzmy, jest już przyczepione, przymontowane do naszego kółeczka w ten sposób. Widzicie? Tak. I tak. Tak wygląda z prawej strony. Tak to wygląda z lewej strony. Czyli sposób montażu jest taki sam jak pierwszego koralika, który pokazywałam. Oczywiście może być też w ten sposób zamontowany jakiś tam element do zapięcia biżuterii, jeżeli chcemy mieć ustawione nie tak, tylko w tej płaszczyźnie, na przykład tam bigle do kolczyków mogą mieć w ten sposób właśnie ustawienie kółeczka dolnego do montażu i wtedy lepiej sprawdzi się tutaj ta metoda, bo jak widzicie, otwór ten jest w ten sposób i tutaj będzie potrzebny też w ten sposób. A tak jest. No po prostu. Jest. Myślę, że jest to zrozumiałe, co pokazałam.